Bądźmy hojnymi i ufnymi siewcami Ewangelii, zachęcał wiernych w czasie rozważań przed modlitwą Anioł Pański ojciec święty Franciszek. Papież modlił się dziś także w intencji pokoju. Jezus uczy nas ufnego zasiewania Ewangelii tam, gdzie jesteśmy, jako rodzice, kapłani, zakonnicy, nauczyciele, katecheci, wychowawcy, a następnie czekania, aż zasiane ziarno wzrośnie i wyda owoce w nas i w innych, podkreślał w czasie rozważań przed modlitwą Anioł Pański ojciec święty Franciszek. Papież zachęcał nas wszystkich także do refleksji. Io lascio seminare in me. Czy zasiewam z ufnością Słowo Boże w środowiskach, w których żyję? Czy oczekuję cierpliwie? Czy też zniechęcam się, bo nie widzę od razu rezultatów? I czy umiem zawierzać wszystko spokojnie Panu, dokładając jednak wszelkich starań, żeby głosić Ewangelię? Po modlitwie Anioł Pański papież nawiązał do wczorajszej beatyfikacji księdza Michała Rapacza. Wczoraj w Krakowie został beatyfikowany Michał Rapacz, ksiądz, męczennik, duszpasterz według serca Chrystusa, wierny i szczodry świadek Ewangelii, który doświadczył zarówno prześladowań nazistowskich, jak i sowieckich i odpowiedział darem z życia. Brawa dla nowego błogosławionego. Z Watykanu popłynął także apel o pokój w związku z masakrami, które miały miejsce we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga. Ojciec Święty prosił także o modlitwę w intencji pokoju na Ukrainie, w Izraelu, Palestynie i Birmie.